Największe gwiazdy sceny operowej, przepiękne stroje, budzące zachwyt aranżacje, słowem jedyny i niepowtarzalny festiwal włoskiej muzyki operowej, Bel Canto per Sempre, to impreza, która już od pierwszej edycji zdobyła rzesze fanów, a ich grono z roku na rok systematycznie się poszerza. Przygotowania do kolejnej, dziewiątej już edycji już się rozpoczęły. We Włocławku mamy taką imprezę, mamy taki festiwal, który na parę godzin, powiedzmy, wyrwie nas z codzienności. Sprawdzona formuła dwudniowego festiwalu pozostaje taka sama. Widzowie będą podziwiać debiutantów oraz największe gwiazdy muzyki operowej. To będzie Paweł Skałuba, mój przyjaciel, tenor, który jest w tej chwili na topie w całej Polsce, śpiewa we wszystkich operach, między innymi w łódzkiej operze. Wywodzi się z gdańskiej opery, z opery bałtyckiej przede wszystkim, ale Łódź go zakupiła na stałe. Jeżeli chodzi o drugiego tenora, to Adam Sobierański, który równie śpiewa wszędzie, na wszystkich scenach operowych w Polsce, ale przede wszystkim jego rodzimym teatrem jest Teatr w Krakowie. No i ja, cóż mówić, no, jeden z trzech tenorów polskich. Ostatnio, muszę Państwu się pochwalić, zostałem dyrektorem Teatru Wielkiego w Łodzi i to świadczy o naszym prestiżu, jeszcze większym prestiżu naszego festiwalu. Festiwal zaplanowano na 18 i 19 października. Pierwszy dzień to koncert w Pałacu Bursztynowym i wybór bursztynowej struny. Drugi to gala finałowa z największymi gwiazdami w Hali Mistrzów. Festiwal uświetni Orkiestra Symfoników z Bydgoszczy pod batutą Marka Czekały. Organizatorzy zapowiadają niespodziankę. Będzie niespodzianka pierwszego dnia, nie będziemy jej dzisiaj ujawniać, a więc liczba czy ilość gwiazd, która obok tych młodych adeptów sztuki śpiewania wystąpi, ilość gwiazd będzie większa, będą to kolejne osoby, które w pałacu 18 października będą także występować po to, by ten pierwszy dzień wcale nie różnił się od tego drugiego. Wiemy, że ten drugi zawsze najpiękniejszy, najbardziej, powiedzmy, wytworny, ale pierwszy myślę, że gorszy nie będzie. To też będzie niespodzianka, proszę Państwa. Powiem tylko, że to będzie niespodzianka lokalna. Będziecie Państwo bardzo szczęśliwi, jak zobaczycie kogoś i usłyszycie, kogo znać. Sprzedaż biletów już się rozpoczęła. Można je nabywać zarówno w recepcji Pałacu Bursztynowego, jak i we Włocławskiej Informacji Turystycznej.